Witam na pierwszej lekcji embossingu. Mam tutaj arkusz kalki pergaminowej, która posłuży nam do treningu naszych nowych umiejętności. Na samym początku odetnijmy taki pasek. Będzie on nam potrzebny na końcu naszej lekcji. Żeby wykonać jakąś kartkę czy inną pracę, to pierwszą czynnością jest tracing, czyli odrysowanie wzoru, który chcemy zrobić. Klasyczny tracing, czyli odrysowanie, można wykonać za pomocą piórka i białego tuszu albo za pomocą białego ołówka. Nie będziemy teraz mówić o odwzorowaniu za pomocą piórka i tuszu. Dzisiaj zajmiemy się odrysowaniem wzoru za pomocą białego ołówka i także za pomocą narzędzi kulkowych do embossingu bezpośrednio ze wzoru. Tutaj zaznaczę frontową stronę naszej kartki. Jeżeli mamy jakiś prosty wzór, na przykład taki jak ten, to możemy odrysować go za pomocą białego ołówka na frontowej stronie naszej kartki. Zapomniałam jeszcze wcześniej dodać, że będzie nam potrzebna taśma klejąca i nie może to być jakaś bardzo mocna taśma. Bardzo dobra jest taka papierowa taśma malarska, którą łatwo jest usunąć i która nie zniszczy naszej pracy. Będziemy też potrzebować pasek ciemnego papieru, którym będziemy sprawdzać, czy przerysowaliśmy wszystkie elementy naszego wzoru. Nie każdy ma możliwość kupienia specjalnego białego ołówka Bergamano, który jest bardzo dobry do takiego rysowania. A białe kredki z zestawu kolorowych kredek często bardzo źle rysują i także często trudno je wymazać. Więc jeżeli nie możemy kupić dobrego białego ołówka, to w takim wypadku możemy rysować nasz wzór przy pomocy zwykłego ołówka. Musi to być jednak ołówek miękki, B lub 2B i musimy rysować bardzo lekko, bez przyciskania. Następnie nasz papier odwracamy na drugą stronę i spodnią stronę przecieramy woskiem, żeby łatwiej było wykonać embossing. I teraz na macie do embossingu możemy wykonać embossing za pomocą narzędzia kulkowego. Wielkość narzędzia kulkowego dobieramy w zależności od wzoru.
Teraz musimy wymazać dokładnie wszystkie ślady ołówka i nasz rysunek jest gotowy. Jednak gdy nasz wzór jest bardziej skomplikowany albo ma dużo drobnych, jednakowych elementów, to znacznie łatwiej będzie odrysować go bezpośrednio ze wzoru przy pomocy narzędzi kulkowych. W ten sposób oszczędzamy sobie sporo pracy. Jeżeli nasz wzór jest symetryczny, to nie ma żadnego znaczenia, czy odrysujemy go ołówkiem, czy narzędziem kulkowym, bo otrzymamy taki sam rysunek. Jeżeli jednak nasz wzór nie jest symetryczny, to przy odrysowaniu go bezpośrednio przy pomocy narzędzi kulkowych otrzymamy lustrzane odbicie naszego wzoru. Teraz właśnie na spodniej stronie naszej kartki wykonam tracing przy pomocy narzędzi kulkowych bezpośrednio ze wzoru. Tu możemy zobaczyć, że nasz rysunek jest lustrzanym odbiciem wzoru. Jeżeli nie ma to dla Ciebie znaczenia, a kartka wygląda dobrze odbita w obie strony, co można sprawdzić przy pomocy lusterka, to taka metoda będzie bardzo dobra i oszczędzamy sobie wtedy sporo pracy. Musisz jednak uważać przy napisach, żeby nie odbić ich sobie w odwrotną stronę. Jeżeli jednak chcesz otrzymać kartkę zgodną z oryginałem, to musisz odrysować wzór przy pomocy ołówka, a następnie wykonać embossing po drugiej stronie. Także jeżeli chcesz wykonać embossing w taki sposób jak kwiatki tutaj, to też musisz odrysować je przy pomocy ołówka. Ramkę możesz wykonać bezpośrednio ze wzoru, ale kwiaty już nie. Jeżeli wzór masz w książce albo w jakimś magazynie i nie chcesz sobie wzoru niszczyć, to musisz sobie ten wzór skopiować i wtedy robić embossing na kopii. Jeżeli jednak chcesz otrzymać pracę zgodną z oryginałem, to wtedy ten wzór musisz sobie zeskanować na komputerze. Następnie ten rysunek otworzyć w najprostszym programie graficznym, czyli w Paint, który jest na każdym komputerze. Wtedy w tym programie odwracasz ten rysunek w poziomie i otrzymujesz odwrócony wzór. Taki odwrócony wzór możesz sobie wydrukować i możesz robić embossing już bezpośrednio na tym odwróconym wzorze. I wtedy Twoja praca będzie zgodna z oryginałem.
Ja tutaj właśnie zeskanowałam i odwróciłam wzór i teraz wykonam embossing na tym odwróconym wzorze. Możemy zobaczyć, że nasz rysunek jest zgodny z oryginałem. Na ogół wzory rysowane są liniami tej samej grubości. My jednak możemy odrysować wzór za pomocą różnej wielkości narzędzi. Główny zarys, krawędzie czy większe elementy możemy rysować większymi narzędziami, by otrzymać trochę grubsze linie. Natomiast drobne elementy możemy wykonać mniejszymi narzędziami i także scriberem. Wtedy rysunek będzie delikatniejszy. Przy pomocy ciemnego paska papieru sprawdzamy, czy przerysowaliśmy wszystkie potrzebne linie. Starajmy się bardzo dokładnie prowadzić linię według wzoru. Oczywiście nie będzie tragedii, jeżeli troszkę zjedziemy z linii, ale jednak starajmy się to robić jak najdokładniej. Jeżeli zjedziemy trochę z linii, nie róbmy obok drugiej linii, żeby to poprawić, tylko jak najszybciej wróćmy na właściwy rysunek. Musisz to jednak zrobić jednym płynnym ruchem. Musimy pamiętać, że papier pergaminowy jest dość trudny w użyciu. Linie narysowane ołówkiem możemy łatwo wymazać, ale żadnego tłoczenia nie da się już usunąć. Nawet jeżeli przypadkowo zrobimy rysę paznokciem, to taki ślad już pozostanie. Dlatego naszą pracę musimy wykonywać powoli, bez pośpiechu, spokojnie. Musimy rysować nasz rysunek za pomocą pojedynczej, płynnej linii. Nie chodzi o to, by cały wzór był narysowany jedną ciągłą linią, tylko żeby te linie nie były poprzerywane, poszarpane, bo wtedy cały rysunek wygląda niechlujnie.
Niestety w internecie jest kilka filmów, które fatalnie pokazują, jak zrobić embossing. Absolutnie nie można robić embossingu w taki sposób. A tutaj pani, która sprzedaje wzory kartek ładnie wydrukowane na kałce pergaminowej, pokazuje, jak te kartki przemienić w jakieś koszmarki. Z tego można by naprawdę zrobić ładne kartki, ale to, co ona robi, to jest po prostu tragiczne. Najgorsze jest to, że te filmy oglądało już mnóstwo osób i jeszcze wiele osób będzie je oglądało i będą naśladować takie metody. You can do this on your Cuddlebug rubber mat. You can do this on anything that's going to take the pressure. And you see what I'm doing? I'm just creating the design with the tool. So as you take this, you just outline as if you had drawn this. And just don't press too hard because it'll go through. But so you're tracing with the tool. Yeah, right. I'm coloring. You're coloring basically. I'm yeah. coloring, and you're coloring. You're making the lines. If I had my reading glasses on, I would be much better at that. You're still magnificent at it. Oczywiście nasza praca nie musi być idealna. Nikt nie jest ideałem i każdy popełnia błędy. Ale starajmy się, żeby nasza praca wyglądała schludnie. Ta kartka, a szczególnie jej krawędzie, nie wyglądają zbyt dobrze. Te prace na pewno wyglądałyby lepiej, gdyby osoba, która je wykonała, użyła linijki. Parchment Craft nie polega na tym, żeby wszystko rysować odręcznie. Do rysowania linii prostych użyj linijki. Niewiele jest osób, które potrafią narysować długą, idealnie prostą linię. Do rysowania łuków i różnych okrągłych czy owalnych kształtów możesz użyć różnych przyborów kreślarskich. W każdym domu na pewno znajdzie się jakaś linijka, a o różne przybory możesz zapytać swoje dzieci czy wnuki. Może mają takie przybory, które używają w szkole. Jeżeli jednak nie masz nic takiego w domu, to możesz użyć różnych domowych przedmiotów o odpowiednim kształcie, na przykład jakaś przykrywka, kubek czy nawet mały talerzyk, w zależności od potrzeby. Jednak wiele różnych kształtów musimy rysować bez pomocy tych różnych przyborów, dlatego musimy trochę potrenować rękę. Osoby, które dużo rysowały, nie powinny mieć problemów z odrysowaniem wzorów, jednak osoby, które nigdy lub bardzo mało rysowały, potrzebują trochę praktyki. Dlatego musicie potrenować rysowanie różnych linii, prostych, ale niezbyt długich. Do długich lepiej użyć linijki. Różnych linii falistych,
różnych łuków. Czy spirali. Takie elementy często występują w różnych wzorach. Dlatego warto takie rzeczy trochę poćwiczyć. Możecie rysować różne kształty, proste kwiatki, tak jak na tym przykładowym wzorze, różne listki i różne kształty, które występują we wzorach. Możecie je rysować za pomocą różnej wielkości narzędzi i musicie zwracać uwagę na odpowiedni nacisk narzędzi na papier. Jeszcze znalazłam w kuchni kilka rzeczy o ciekawych kształtach, które mogą się również przydać do naszych rysunków. Szczególnie do rysowania łuków. Tak myślę, że naprawdę możemy znaleźć w domu wiele rzeczy, które nam pomogą w rysowaniu. Tylko pamiętajmy, żeby to wszystko było czyste i suche, bo papier pergaminowy niezbyt lubi wodę. Z doświadczenia wiem, że wiele osób ma duże problemy z odręcznym rysowaniem różnych kształtów. Dlatego bardzo polecam, żeby potrenować sobie najpierw, zanim weźmiemy się za robienie jakichś kartek. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza. Jeśli masz duże problemy z takim odręcznym rysowaniem, potrzebujesz więcej praktyki. Szkoda jednak do takich celów używać kalkę pergaminową, która jest stosunkowo droga, więc można trochę potrenować na zwykłej kartce papieru z zeszytu czy na papierze z drukarki. Tu jednak trenuj takie rysowanie nie za pomocą ołówka, ale za pomocą długopisu. Końcówka długopisu zakończona jest kulką, więc będzie to trochę przypominać narzędzie kulkowe. Warto też położyć kartkę na macie do embossingu. Więc potrenuj sobie takie rysowanie, żeby nabrać trochę wprawy, a Twoje prace będą wyglądać coraz lepiej. Nie musi to zajmować wiele czasu. Wystarczy kilka minut dziennie, a przekonasz się, jak szybko Twoja ręka wprawi się w rysunku. Nie muszą to być jakieś piękne rysunki. Chodzi tylko o to, żebyś nabrała swobody, lekkości w rysowaniu. Teraz na koniec wróćmy do naszego odciętego paska. Przy pomocy różnej wielkości narzędzi kulkowych, od największego do najmniejszego, wykonamy tutaj embossing. Najpierw spodnią stronę naszego pergaminu przetrzemy woskiem, co nam ułatwi wykonanie embossingu. A teraz bardzo ciasno, linia przy linii, wykonujemy embossing.
żeby otrzymać taki efekt. Robimy tylko jedną warstwę i nie dociskamy narzędzi zbyt mocno. I tak po kolei wszystkie narzędzia od największego do najmniejszego. Starajmy się bardzo dokładnie zapełnić całą powierzchnię, żeby nie zostawały puste miejsca. I starajmy się uzyskać właśnie taki lub zbliżony efekt. I zróbmy jeszcze jeden rząd w taki sam sposób. Tylko dodatkowo zróbmy tu jeszcze jedną warstwę przy pomocy największej kulki. Następnie wkładamy ten pasek do grubej książki na przynajmniej tydzień i nie zaglądamy do niego i nic nie poprawiamy. Będzie on nam potrzebny na następnej lekcji. A w międzyczasie możecie sobie potrenować rysowanie. To wszystko na dzisiaj i zapraszam na następną lekcję embossingu. Zapraszam także do subskrybowania, lajkowania i komentowania.